W ostatniej ligowej kolejce obie drużyny wygrały swoje mecze. W 66. Patryk Spieszny, rezonującym zestawieniu w bramce z numerem 18 Kamil Lewartowski. To sędziowie główni i na linii. Filip Starzyński i Aleksi Hamalainen. Pierwszy krążek Sanoka. Olearczyk i gol! Kamil Olearczyk otwiera wynik spotkania. Nie popisał się Lewartowski przy tym, trudno powiedzieć, uderzeniu z niebieskiej linii. Wrzucenie krążka, ale to stare hokejowe porzekadło. Nie wiesz, co zrobić z krążkiem, wrzuć na bramkę, ale wydaje się, że Kamil Olearczyk wiedział, co chce zrobić. Wrzucił na bramkę Lewartowski, rozkojarzony. Czasy w tercji gospodarzy. Dogranie przed bramkę, Biały broni Lewartowski. Leżył chyba tak, jakby chciał. Jeszcze raz Chętonen z ostrego kąta. Kolejny strzał i dobra interwencja Lewartowski. Panow ma Marca w środku, Fiofanow do Dupuy. Niecelnie. Jeszcze przejmują Sanoczanie. Bukowski przed bramką. Uniesiona ręka arbitra, nie ma gola, ale będzie wykluczenie. Galant broni Spieszny. Kura do Smirnowa. I jak ten krąg, po pierwszych 20 minutach z ciarko STS-em Sanok, 0-1, jedynego gola w tej odsłonie zdobył Kamil Olearczyk. Do kamery specjalnie i już Starzyński i Hamalainen na środku, Starzyński sprytniejszy od Korczenkin. Spieszny, opuszczona bramka przez Spiesznego i uderzy. Pójdźmy jeszcze raz, wymanewrowany, Spieszny. Uderzenie i krążek mija i Tamminen. Tamminen wygrywa bolik do Olearczyka. Gol! Kamil Olearczyk w ten sam sposób, co w pierwszej tercji wrzucał krążek na bramkę Lewartowskiego. Tam chyba jeszcze Radosław Sawicki trącił krążek po drodze. Strzela Olearczyk. Krążek ląduje w bramce Lewartowskiego, 2-0. Ostatecznie Łukasz Łyko i odpowiedź Tyszan. Fiofanow wypalił w swoim stylu na bronne Tyszan. Gol! Nie siła, a precyzja. Jakub Bukowski, autorem trzeciego gola dla Ciarko STS Sanok. 29 sekund potrzebowali Sanoczanie. 29 sekund gry z przewagą jednego zawodnika, aby zdobyć trzeciego gola. Nie wykorzystali wczoraj. Na drugą stronę uderzenie broni Spieszny. Michał Kotlosz jakby chciał dać sygnał do ataku. Serguszkin już przed bramką. Biro, wrzucenie i gol! Zaskoczony Spieszny. Trącenie przed Spiesznym i Tyszanie zdobywają gola. Wycofanie na niebieską linię. Uderzenie i krążek ląduje w siatce Patryka Spiesznego. Mroczkowski. Mroczkowski, Spieszny. Gdzie jest krążek? Przejął krążek. Mroczkowski utrzymał w tercji Sanoczan i w znakomitej cierpliwości tyscy kibice, tak teraz widząc zaangażowanie swoich pupili, odezwali się wreszcie dopingiem, a krążek zamrożony przez Spiesznego na prawo. Mroczkowski, Szczechura, Spieszny. Korczemkin, wrzucenie krążka, Jeziorski, słupek! Kończenia drugiej tercji. Fiofanow broni Spieszny. Jeszcze Smirnow. Przed bramką. Raz, dwa, dwie dobitki. Spieszny. Asysta Biro i Dupuy. Przed nami trzecia tercja tego spotkania. Dupuy przejmuje krążek. Serguszkin. Dupuy. Uderzenie broni Spieszny. Bukowski na desancie, ale nie doszedł do krążka. Mroczkowski. Mroczkowski. Przedziera się Krystian Mroczkowski. Gol! Pokonany Patryk Spieszny.
Pasywnie Sanoczanie teraz, a Krystian Mroczkowski pokazał, że potrafi wykorzystać takie sytuacje. Jeden zwód, drugi zwód i oddał strzał ostatecznie Krystian Mroczkowski i Tyszan. Niedokładnie CD, odpowiedź Sanoczan. Przedzierał się Tamminen. Faulowanie. Mroczkowski. Przejmują Sanoczanie po raz kolejny. Tamminen, gol! Hokej to gra błędów, a tych błędów Tyszanie popełniają dzisiaj co niemiara. Wykorzystują to z zimną krwią Sanoczanie. 4-2 prowadzą w Tychach z GKS-em Tychy. Teraz krążek i w odpowiedzi Jeziorski. Jeziorski przed bramkę Spiesznego, ale przefrunął krążek. Jeszcze Korczemkin uderza. Spieszny broni. Pchnięty Biłas. Właściwie Biłas pchnął i przejął krążek. Sanoczanie, Mokrzancew, wyłożenie krążka Tamminenowi, gol! Pięć, dwa. Krążka. Korczemkin objeżdża bramkę Spiesznego, wyjazd przed bramkę, ale jakby spodziewał się pan. Smirnow, zablokowane uderzenie i Tamminen, Tamminen i Lewartowski. Gol! Sami Tamminen wyszedł z ławki kar, przejął krążek, pojechał spokojnie, niczym na rowerze w letni poranek po poranną gazetę. Wrzucił krążek do bramki Lewartowskiego. 6-2. Ciarko STS Sanok prowadzi z GKS-em Tychy. Sporo niewymuszonych błędów z jednej, z drugiej strony. Wróbel, Bukowski wyłuskał krążek i ruszają we dwójkę Sanoczanie. Bukowski odgrywa na wolne pole i gol! To już jest knockout! Toni Hentonen, 7-2. Ciarko STS Sanok prowadzi z GKS-em Tychy w Tychach. I były brawa. Arwa, wymiana krążka. Koronkowo Sawicki broni Lewartowski. STS Sanok wygrywa w Tychach ze słabym GKS-em Tychy 2-7. Oddać gościom, że świetnie zorganizowani dzisiaj Sanoczanie, niezwykle konsekwentni w obronie i skuteczni w ataku.